Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Już chyba wiecie co będzie. Będzie tryb Fortnite, czyli tryb eliminator w Forza Horizon 4. Zobaczymy czy dzisiaj uda mi się wygrać. Właśnie sobie robię taki realistyczny offroad Fordem Bronco. Nazywam go Bronisław, bardzo fajne autko. Super jakby dodali to do eliminatora. Jakby troszeczkę zmienili samochody, które są dostępne w grze. Piszecie mi tu i ówdzie, że wygrywacie eliminatory, że udaje wam się wygrywać. Jedna osoba dała mi ostatnio takiego protipa mega fajnego, że tak, jak się kończy eliminator, jest ten ostateczny pojedynek, to trzeba szukać takiego balonu, który gdzieś tam w powietrzu się unosi. I ostateczny punkt znajduje się w miejscu, w którym jakby znajduje się mniej więcej tam, gdzie skierowany jest ten balon. Przód tego balonu jest tam skierowany i tam będzie ten punkt jakby. Wiecie o co mi chodzi. Dzisiaj będziemy sobie musieli to sprawdzić koniecznie, bo ja wszystkie takie wasze protipy chłonę jak gąbka i wykorzystuję na moich sesjach. I potem świetnie się bawię, na przykład biorę jakiś super duży samochód i jadę za kimś, nie wyzywając go na pojedynek, tylko go gdzieś tam taranując. I przeważnie kończy się to tak, że on wybiera jakiś inny samochód, dużo lepszy albo nawet i gorszy, i mnie pokonuje i dupa, a zbity. Muszę pamiętać, żeby dzisiaj zrobić kupa kontra kupa, czyli wiecie co, nie? Mini Cooper kontra Mini Cooper. Ojej, nie to nacisnąłem. Nie to nacisnąłem. Tak. Patrz, że przycisku zapomniałem. W każdej grze inaczej są te przyciski ustawione. Ej, pamiętacie jak ostatnio zrobiłem golfem jednego gościa? Patrzcie, tutaj mamy jakiegoś typa. Chodźmy zobaczyć, czy go rozwalę golfem. To wcale nie jest takie złe auto. Zobaczcie, gdzie ja się tutaj pojawiam. Pojawiłem się znowu w miejscu, gdzie są różne dropy. I znowu są tutaj dropy. Co prawda ja akurat sobie... Czekaj, tu ktoś był. Tu ktoś sobie jechał. Coś tam... czekaj, po co mam go gonić? To był Mini Cooper. Musimy zrobić Mini Coopera kontra Mini Coopera. Ale tutaj mam fajniejszy pojedyneczek. Tu mamy sobie... co to jest? Lancia? Audi Quattro? Dawaj go. Lancia Delta S4. Zrobimy gościa golfem, chłopie. Jechałem tą Lancią, ona tak strasznie słabo się prowadzi. Bardzo ciężko ją opanować, ma napęd chyba tylko na tył. Takie miałem wrażenie jak ją jechałem. Ale ładna pogoda jest teraz w Fordzie, nie? Wszystkie kolory wyglądają tak pięknie. Jest właściwie jesień, tak jak u nas w rzeczywistym świecie. Nie wiem w jakiej porze roku oglądacie ten odcinek, bo jasne, publikacja będzie na jesień, ale niektórzy może i oglądają w zimę już, albo i w lato. Nie wiadomo, różnie to jest. Odcinki się tam oglądają i też później, nie? W każdym razie teraz jest jesień i się utożsamiam z tą porą roku i powiem wam, że jesień to jest najpiękniejsza pora roku chyba w tej grze, bo no jest właśnie dużo kolorów, jest ciekawie, ładnie, nie? Zresztą w rzeczywistości też. Ostatnio byłem sobie nagrywać mój nowy samochód. Możecie na moim drugim kanale sobie obejrzeć vlogowy, mam taki vlogowy kanał, gdzie publikuję właśnie różne takie filmy z życia, powiedzmy. I ostatnio opublikowałem film o moim nowym aucie i byłem w takiej mega fajnej lokacji, gdzie popadały na drogę liście i było po prostu przepięknie. Kurde, zagadałem się, nie wjechałem w metę. Było tam po prostu przepięknie i moi drodzy, naprawdę warto sobie teraz spacerować. Może teraz to już tak nie będzie ładnie, bo będzie coraz brzydziej, te, wiesz, liście już coraz więcej poopada i będzie szaro, buro i ponuro. Ale mam dla was taką miłą wiadomość, słuchajcie. Ja wiem, że dzień jest krótki, niektórzy może wstają, już jest ciemno, ale mogę wam na pocieszenie powiedzieć, że w grudniu będzie najkrótszy dzień w całym roku i już po którymś tam grudnia będzie coraz dłuższy dzień i coraz więcej słońca i coraz fajniej i coraz bliżej lata. I mówię wam, wszystko się poprawi, wszystko się naprawi. Teraz już widzicie, jest ten taki nawrót różnych chorób, nie tylko i COVID-a, ale też i grypy, nie gryp i tego wszystkiego. A już niedługo będzie zima i potem wiosna i na wiosnę wszystko wróci do normy i będzie w porządku. No już, uspokójcie się.
A my ciśniemy, zobaczcie, wyzwałem na pojedynek kolejnego gościa. Mam bardzo fajny samochód, to jest Rebel TXR. Słuchajcie, ja mam ten samochód zrobiony do wyścigów. Do wyścigów online, jak jeszcze grałem dużo kiedyś online wyścigi, takie że wyścigi w grze tutaj, to właśnie ten samochód po prostu rozwalał wszystko po kolei. Miażdżył konkurencję nieprawdopodobnie. No a tutaj w tym trybie on jest taki przeciętny, jest to taki samochód powiedzmy początkowy, nie? Który możesz sobie podbokować, znaczy początkowy, no piąty poziom, sami zobaczcie, piąty poziom, to już nie są żartą. Teraz piątego poziomu już nie będę miał, będę miał coś lepszego, ale tak, to była piątka. I teraz bierzemy, Quartz Regalia, też ciekawy samochód. Lubię na ten tryb offroadowy, bo są po prostu łatwiejsze. I zobaczcie, mamy już szósty poziom, bardzo ładnie. Możemy cisnąć kogoś. Ktoś się tu chyba ściga, czy coś. Tutaj piąty poziom. Dobra. Wiecie co? Nie wiem, co ten gościu tu robi. On chyba już został pokonany, bo został w tym miejscu. Już się chyba poddał, czy coś? Nie wiem. O co tu chodzi? Chyba się poddał. Nie, czekaj. Co on zrobił? Co jest? Czemu on mnie nie wyzwał na pojedynek ani nic? Gościu. Gdzie jedziemy? Okej. Wyzwał mnie na pojedynek. Szósty poziom kontra szósty. Ale skąd on miał tą furę? Przecież tu nic nie było. Żadnego dropu ani nic. Powiem wam, że ten samochód, który on ma, jest zajebisty. Nie wiem, czy dam mu radę. Jest bardzo, bardzo szybki. Świetny na offroady. Ale ciśniemy. Patrz, będzie walka, jadę tu. Będzie walka. Redukcja, ale patrz, jaki on jest szybki. Znaczy tamten jego samochód, nie? Redukcja, piątka, ej, może mój jest szybszy jednak. Patrz, jaka walka jest, jaka walka. O nie, co on robi, o nie. Czekaj! Nie! Kto wygrał? Dobra, wygrałem! Myślałem przez chwilę, że przegrałem. On mnie wepchał w metę! Ja nie wiem, czy to nie był widz, bo Olivier? Tak. Ale walka była nieprawdopodobna. On tak samo jak ja nie trafił w metę, żeśmy się spychali. Przed końcem, ekstra to wyglądało. Opa, mamy następnego. Dawaj gościa. Trąbimy go, on mnie strąbił. Dobra, ciśniemy na przełaj. To jest Porsche Macan, on jest dobry, szybki, ale moja audycja chyba szybsza, co? Tutaj jednak poziom robi swoje, zobaczymy, na razie na równo jedziemy. Między tymi balami, o super. Teraz nie wiem, czy trafię dobrze. O, gości się rozwalił. Dobrze dla mnie. Ale to audycja ciśnie. Żeby tylko doc... Jest! Udało się, cudownie. Pobity. Dobra, co teraz wybieramy? Nissan GTR! Powiem, że chyba audycja lepsza od tego Nissana, ale poziom wyżej będę miał, nie? Musimy tu poziomować i będziemy zwracać, zobaczcie, tam teraz, daleko, nie wiem jak wam pokażę, tam jest balon i musimy patrzeć, w którą stronę ten balon patrzy, nie? I tam będzie niby finał. Taki dostałem protip, my to dzisiaj sprawdzimy, my to dzisiaj obalimy albo potwierdzimy. Zobaczymy jak to będzie, komuś tu przeszkodzimy. Nie udało się. Ale poszedł. Co to było? Chyba Acura NSX albo coś takiego. Jedziemy następny szukać. Patrz, tutaj coś mamy, dawaj go. Chyba się rozmyślił przed... O nie, on jedzie w dobrą stronę. O cholera, nie wiem czy go dogonię. On ma co prawda piąty poziom. O shit, to jest tutaj już. Jak to? Nie, niemożliwe. Niemożliwe. Nie, kurde, pokona mnie. O bo nie. O, patrzcie gościu, duży, gorący samochód. Mogłem się schować gdzieś już tym Nissanem do końca meczu i już byśmy potwierdzili albo obalili ten protip odnośnie, wiesz, jechania w stronę, gdzie patrzy ten sterowiec. Ja, ale dałem, kurde, już Nissanka miałem, on jest szybki.
Dobra, wiecie co, na następnym trybie, teraz co się wyszuka, zrobimy sobie pojedynek kupa kontra kupa. No musi być chyba na każdym odcinku, no trudno, no taki jest wymóg, tak robimy. Lubię sobie nieraz w Fordzie badać takie różne ścieżki, jak tutaj widzicie. Ja tutaj jest taka ścieżka piesza albo coś takiego i one nieraz prowadzą do fajnych miejsc, na przykład niekiedy można dostać się do garażu z ukrytym samochodem. Oczywiście ja już mam wszystkie ukryte samochody poodkrywane. Szkoda, że nie ma ich więcej, wiecie, tych garaży. Ale nieraz te ścieżki prowadzą do takich bardzo fajnych miejsc, gdzie można zrobić ciekawe wyścigi w Fordzie Horizon. I też ciekawe miejsca odkryć, bo tutaj jest sporo lasów. Dróg jest tak naprawdę niewiele. Ten obszar tutaj w Fordzie to jest w większości las tak naprawdę. Ej, no kurde, obiecałem wam na tym trybie teraz, że będzie kupa kontra kupa, a patrzcie. Tutaj mam już piąty poziom. Ja, piąty poziom, nie, no nie mogę z tego zrezygnować. Zrobimy dzisiaj pojedynek koniecznie, ale tutaj mam już super auto. Musimy je wziąć, trudno, no. Musi się trafić na sen. Tutaj w okolicy też nie ma dużo graczy, więc tutaj gdzie ja jestem teraz, bo ja standardowo jestem przy tym takim opuszczonym, nie wiem co to jest, porcie kolejowym, jak to się nazywa, jakiejś lokomotywowni, wiecie co to jest, no. Gdzieś tutaj w pobliżu się kręcę i właśnie tu są zawsze fajne dropy. Ty, są tu goście. Nie, ja nie muszę ich pierwszy wyzwać na pojedynek, któregoś tutaj złapać. Dawaj go. Ten co go goni. Dawaj. Trąbię go! Aha, dobra, nie tym trąbiłem. Ej, mam lepszy... Golfa bierzemy. On ścigał tamtego jakiegoś biedaka, jakiegoś Mini Coopera. Tu proszę bardzo, ja go dorwałem. Nie ma. Golf może być dobry, on może być szybszy od mojej fury tutaj. Czekaj, czym ja się oglądałem? O, mam. Goni tym golfem, golf jest szybki. Czy ja mam tu siódemkę? Nie mam, mi się biegi skończyły. Nie mam siódemki. Ty, gdzie ten golf? Ci się zastaną, ja mam tylko dwie paki, prędkość maksymalna. O nie. Ale dobra, będzie tutaj trochę na przełaj. Powinienem golfa zgubić. A gdzie my jedziemy w ogóle? Na jezioro? Tak wygląda. Dobra, redukcja. Chyba będzie po golfie. Uratowałem komuś życie. Bo ten golf go goni, ja podejrzewam, że gonił Mini Coopera, bo to jest początek meczu. Porobiony. Ej, gościu ma trzeci poziom, ja mam szósty. I mnie spycha, nie mogę go wyprzedzić. Czekaj, nie mogę go wyprzedzić, ej. Co go dogonię, to on mnie spycha tą lancią. Dobrze walczy. To jest dobra metoda, ej. Ja nie mogę go wyprzedzić. Ale tu chyba powinienem dać radę pod górę. Gdzie my w ogóle jedziemy? Gdzie ten punkt jest? Ej, to jest gdzieś na górze. Jeszcze gościu mnie porobi chyba. Czekaj, to są jakieś kamienie. Dobra, wspinaczka. O ja, nic nie widzę. Pojechał naokoło, będzie szybciej. Muszę dać radę tutaj pod górę. Nie mam opcji. Dawaj, bowler. Bowler. O nie! Ej, serio! Patrz, jak niewiele brakuje! Przecież on powinien się tu wspiąć, to jest bowler! To nie jest jakiś, kurde, Golf 4! O, mogłem z rozpędu tutaj uderzyć! A, pokonał mnie! Ej, spychał mnie połowę drogi! Ej, to był prawdziwy pojedynek na miarę Fortnite'a, nie? Bez kitu! Gościu mnie wyeliminował, to był prawdziwy eliminator! Gościu mnie porobił bez mydła, miał do dupy auto, chyba najgorsze jakie może być, bo szczerze, lepszy jest Mini Cooper od tego co on miał. I gościu nie dał się wyprzedzić, spychał mnie, jeszcze idealnie pojechał sobie naokoło i wygrał to, to była jej... Jakby on nie dał rady, nie dałby rady tam podjechać, ja dałbym radę tam podjechać, ale źle wjechałem akurat, nic nie było widać, bo wiesz, ciemno jak teraz. I kurde, ej, to było zagranie zajebiste, to tak jakby ci ktoś z 400 metrów headshota strzelił. To było tego typu zagranie. Ja, zobaczcie na jedną rzecz. Patrzcie, jakie tu są szczegóły w tej grze. Zobaczcie, jak w tym samochodzie odbija się kierownica w szybie.
To jest po prostu jakiś kosmos. Mi się strasznie podobają takie detale. I oczywiście już dawno wiedziałem, że Forza Horizon odbija się trochę wnętrze w tej przedniej szybie. Ale w tym samochodzie wygląda to wyjątkowo fajnie, bo odbija się ta chromowana, czy nie wiem, czy to chromowana, czy aluminiowa jakaś kierownica, odbija się w szybie cała. Jakbyśmy wzięli sobie jakiś inny samochód, o, na przykład wzięliśmy sobie Bentleya, to zobaczcie, tutaj też widać, ale już inaczej, nie? No nie jest tak, że w każdym samochodzie w tym samym miejscu widać jakby kierownicę, ten cień, czy to odbicie. W każdym jest inaczej, bo inaczej jest pochylona ta przednia szyba. Tutaj jest pochylona dość mocno ta szyba, bo to jest taki, no kurde, ja piernicze. Albym się chciał przejechać takim Bentleyem w rzeczywistości. Jak on kozacko wygląda, nie? Taki brylasty. Piękne auto jest. No to tutaj już się inaczej, w zależności od tego, jak staniemy do słońca, to i jakby inaczej są te odbicia, nie? Zobaczcie, teraz widać tą deskę rozdzielczą, to się odbija, jak wejdziemy sobie pod tym kątem, to już słońce nie pada na deskę rozdzielczą i się już nic nie odbija. No po prostu te detale w Fordzie, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, co sprawia, że chętnie się chce wrócić do tej gry, nawet jak się grało od premiery, się chętnie ją chce włączyć i sobie pograć, bo ona jest po prostu, no... Po prostu jest świetna, po prostu jest piękna. Jest to wspaniała gra. Bentley. Czy będzie kupa kontra kupa? Jest! Dawaj go! Gonimy! Kupa kontra kupa! Jest! Udało się! Pięknie, dobra, ci się... On jechał po dropa, jak go wyzwałem na pojedynek. Proszę bardzo, musi być Mini Cooper kontra Mini Cooper. Czy on... Jak to? Podczas pojedynku można zmieniać samochód? Nie, został przy tym pierwszym poziomie. O Boże. Gościu był już przy dropie, a ja go cyk. Nie ma, nie ma kurde lepszego samochodu, nie ma. Ja dalej mnie boli, kurde, strasznie mnie boli, że ten gościu w tej lunchni mnie tak porobił, ale powiem wam, że trzeba się trochę naprzegrywać, żeby potem wygrywać, trzeba się nauczyć od lepszych. On był dużo lepszy i świetnie to rozegrał. Normalnie pełen podziw dla niego. Trzeba czasami też i podziwiać swoich przeciwników, wiecie? O, to dobrze robi na psychikę. A my jedziemy teraz do celu i chyba pojedynek będzie wygrany. Naprawdę to jest bardzo dobre auto jak na takie początkowe. Tam ludzie często zmieniają, ale powiem wam, że te późniejsze auta, niektóre są nawet i gorsze, bo ciężej nimi Jezu, co to? Ciężej nimi manewrować gdzieś tam między drzewami, a to jest malutkie, taki cip-cip. To jest łatwiutkie do manewrowania, zobacz. Pięknie. O ja, tym to żeśmy chyba jeszcze nie jechali. Patrzcie, mam traktora. Skąd? Ej. Co jest? Jakoś tak dziwnie chyba kamery się tu zmieniają albo coś. Nie wiem, mam wrażenie, że... Może mi się coś pomyliło. Dobra. Nie, to nie ta gra. Bo w Dirt Rally, jak się właśnie zmienia kamerę, jak masz tą z tyłu, to najpierw masz tą kamerę ze zderzaka, a potem dopiero z kokpitu sobie przełączasz. To jest odwrotnie. Jezu, jak to wygląda. Ja kogoś tam gonię, nie wiem kogo. To jest pojazd drugiego poziomu. I powiem wam, że no nie powinienem się aż tak bardzo tu wychylać. Skręcać nie chcę w ogóle. Lepiej pojechać sobie przez rzekę niż tym mostem. Szybciej po prostu będzie. Uja, i wywrotny jest! Jak ja mam się w tym ścigać? To jest specjalny samochód z Top Geara. Można go sobie łatwo zdobyć. Kurde, tu jest gościu, czekaj, czekaj. Ja zmieniam. Mam film nawet na kanale, jak bardzo łatwo można zdobyć ten pojazd i jeszcze Mercedesa 6x6. Proszę bardzo, ktoś mnie wyzwał na pojedynek. Audi z 5 poziomu kontra Volkswagen. Nie jechałem nim jeszcze w tym trybie, tym Volkswagenem. I wiecie co? Ten samochód bez problemu możecie zrobić w Fordzie, żeby jechał 400 km na godzinę. Da się go obniżyć, chyba V12 mu się da włożyć. I on jest takim kotem wtedy, znaczy tak, no, do przodu jeździć to jeździ, tylko skręcać już wtedy nie bardzo. Ja go zrobiłem tak, że jest twardy, zrobiłem mu negatyw
I jest to taki mój samochód zlotowy, taki dla beki, nie? Zrobiłem sobie. Ale kurde, Audi mnie tu chyba porobi. Chyba, że się gdzieś rozwali. Ja się nie poddaję, lecę do końca. Audi się chyba rozwaliło, czy coś. Tutaj trzeba ominąć kopalnię, trzeba pojechać przez las. I do celu mamy ile? Tu mi się nie pokazuje nigdzie. Dobra, wjechał sobie na drogę. Jeszcze mogę to jakoś nadrobić. O kurde! Co się stało? Dlaczego? Ej, znalazłem sobie dropik tutaj. Ale patrzcie, zamurowane. Jak tu wjechać? O kurde. Chyba, a nie ma tu gdzieś z boku wjazdu czy coś? Ej, bo tu ktoś po mnie podjeżdża. No nie, to jest mój drop. Czekaj, to się chyba tu wjeżdża. O nie, ej, gdzie tu się... O co tu chodzi? O jest, wjechałem. No tylko taki płotek jest. Żeby mi nie zabrał. Dobra, dawaj go od razu. Ujo, ale fajna fura, strasznie lubię ten model. Gonimy go, gonimy. Patrz, tu można było z boku, wie. To po co ten murek jest? Kto to ten murek tu wymyślił? Dawaj, gonimy go od razu. Strefa jest daleko? Ja nie powinienem tu być, ale zapuściłem się tak daleko od strefy. W sumie nie wiem czemu. Tak pomyślałem, może będzie jakiś fajny dropik, tak? Ten ucieka. Nie ma uciekania. Chyba będziemy... Ty, bo strefa leci w tą stronę. Jodupcza. Uciekamy stąd. Trzeba uciekać przez strefę. Ona jeszcze sobie wolno jedzie. Ale potem będzie coraz szybciej. Czekaj, to ja tego gościa po drodze gdzieś zgarnę. Czy on też musi w tą stronę jechać, nie? Zaraz. Patrz, już go... O kurde, ale on, nie, ona nie jedzie wolno. Ona zapiernicza. Trzeba uciekać. Ja myślałem, że będę tu bezpieczny. A jednak nie. Muszę... Ale szybko jedzie. Ja nie wiem, czy ucieknę. Szybko jedzie ta strefa. To ten gościu to już w ogóle, on już jest skasowany chyba. Jego zaraz strefa zje. Gdzie ta strefa jest? Dawaj mi to Subishi. Dobrze, że wziąłem ten samochód. Patrz! Patrz, to mnie zje zaraz! Dawaj drogą trochę. To mnie zaraz zje. Uj, jak blisko! Dobrze, że sobie to... O, jest już koniec strefy. Jak ten gościu przeżyje, od razu go na pojedynek. Od razu kuć żelazo, póki gorące. Ja nie wiem, czy on to przeżyje. Tam jest jakieś odliczanie, nie? Patrz, ja będę tu czekał na niego jak ten kleszcz na gałęzi. Już trąbik tutaj grzeje na niego. Ile mamy do zmniejszenia? Okej, okay, za minutę, niecałe dwie minuty. Widzę go na mapce, jego strzałkę. Zginął chyba. Chyba go zjadło. Zobaczcie, nagle zniknął z mapki. Ale udało się uciec. Nie trzeba uciekać przed tą strefą. Widzieliście, jak ona szybko goniła? Jak ona szybko się zmniejszała? Dobra, mamy trzeci poziom samochodu. A tu jest... A, trzeci. Volkswagen. Nie, wolę tego Mitsubishi. Volkswagenem przegrałem stromotnie przed chwilą. No to była... Ja nie wiem, co się stało z tym samochodem. Nagle tak się... Ale i tak myślę, żebym przegrał, bo ta Audica była szybsza i gościu tam dobrze jeździł, więc sobie poradził ze mną bez problemu. Tu mamy kolejny jakiś dropik, ale nie wiem, czy będzie coś fajnego. Tak myślę, że przy tych drogach głównych to słabe dropy raczej są. Tak, traktor się tu pojawił. No raczej nie, raczej tego nie chcę. Proszę, tu mamy przeciwnika. Ej, on chyba szybki jakiś jest, chyba jest szybki. Co to tam miał? Trzeci poziom, czy nie? Czy coś gorszego? Bo jak gorszego, to biorę go. Dawaj. 4x4 napęd, no, offroadowe auto. Jedziemy pod górę. Czekaj, tu kilku typa jest. Ty, drugi poziom? Nie, to tutaj jest samochód drop drugi poziom, a gościu tutaj czemu się tak schował? Co on robi? Patrz, biorę go na wyzwanie, pyk. Pojedynek, trzeci poziom, dobrze. I od razu zawracamy. Haha, bo już wiem, że tam będzie strefa, to tam będzie też i finish, nie? Dla nas. 22 graczy, ja mam takie słabe auto. Ale ja cały czas pamiętam tego protipa, żeby jechać w kierunku, gdzie wskazuje sterowiec. Dziobem, nie? I tam sobie pojedziemy i zobaczymy, czy to ma w ogóle odniesienie
Szczerze? Ja myślę, że to jest bzdura totalna i że to nieprawda, ale kurde, wy chyba dużo częściej jeździcie ten tryb i widziałem, że tam niektórzy wysyłali screeny, jak powygrywali po 3 razy. A ja jeszcze ani razu nie wygrałem, nie? Nieważne, na napadzie czy na kierownicy, ani razu. Więc to jest ciekawe. Będę musiał przez tą kopalnię znowu przejechać. Cholera. Źle mi się kojarzy to miejsce. No i pięknie poszło. Rozwaliliśmy go, ale kurde. Ja już tam widziałem, że ludzie mają po 6, 7 poziomy samochodu. Ach, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie wiem, jak ten mecz się skończy. Ale no, ja nie mam za dobrego samochodu i ciężko będzie tutaj coś wy... czwarty poziom miniacza? No sprawdźmy, w sumie dawno nie jechałem tym samochodem. On powinien być bardzo dobry na offroady, na pewno lepszy niż Volkswagen, ten SUV. Jesteśmy w strefie. Jest 13 typa na sesji. A to znaczy, że zaraz będzie koniec meczu. I jestem w takim miejscu, gdzie kurde, nie widać tego sterowca. Nie? Tak. Kurde, gdzie on jest? Czekaj, tam coś było. O, jest, 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 dobra. Wskazuję dziobem teraz gdzieś w tamtą stronę. O, gdzieś tak. Mówicie, że faktycznie on wskazuje miejsce, gdzie jest ten ostatni punkt. Jeśli faktycznie to działa, to, to byłoby to spore ułatwienie, nie? To, tak jakbyś każdego eliminatora w kieszeni miał później. Sterowiec jest po mojej prawej teraz i wskazuje gdzieś na wprost miejsce finiszu całego eliminatora. Jeśli faktycznie to prawda z tym wskazywaniem, patrzcie, widzicie? Dziobem wskazuje gdzieś tam. 12 typa zostało. Ja sobie tu poczekam, ja sobie tutaj, wiesz, przychilluję sobie. Zobaczymy, co się stanie. I raczej nie będę chciał nikogo na pojedynek. Mam tylko 4 poziom. Zaraz się arena zmniejszać będzie znowu. I będę jechał... Dobra, bo to chyba chodzi o ostatni... Dobra, 10 graczy zostało. Gdzie ten sterowiec? Ty, on chyba zniknął. Za każdym razem, jak ta arena się zmniejsza, to sterowiec zmienia... What? O nie! Co? Skąd on tu się wziął? Ja szukałem sterowca! Gościu! Ja tutaj... O! Rozwalił się, rozwalił się! Dawaj, 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 dawaj! Ja szukałem sterowca, ja nie chciałem się ścigać, co ty nie wiesz? Rozwalił się ty! Patrz! Nie! Ja też się rozwaliłem, o shit! Jakbym tutaj wylosował, żeby w te drzewa nie uderzyć, to by było super! Ach, shit! Niedobrze, rozwalił się znowu! Ja, jakbym... Ej, mógłbym go ograć warto. Co? Patrz, jeszcze mam szansę! Dawaj, dawaj, mini! O nie, dobra, on ma już, zobaczcie, jak on ma koksiarskie przyspieszenie, ech... Porobił mnie, ale było blisko! Ej, kurde, teraz jak się ścigam, to zauważyłem coś ciekawego! Bo przez chwilę... Ojej... Przez chwilę zauważyłem coś takiego... Jedź! Boże, ja się ścigam z Mini Cooperem! Przed chwilą zauważyłem coś takiego, że włączyła się kolejna jakby strefa i gościu mówił, że tam arena się zmniejsza, coś tam, nie? I widziałem, że ten balon faktycznie się odwrócił w stronę następnej areny. I to może być autentycznie prawda. Jak jest ten ostateczny etap, gdzie trzeba jechać w jeden punkt, gdzie wszyscy gracze na mapie muszą jechać w jeden punkt, to wtedy faktycznie ten balon może, czy ten sterowiec może się obracać w tamtą stronę. Kurde. No widzicie, dzisiaj mi się nie udało tego sprawdzić. To nie jest ostatni, znaczy w międzyczasie grałem jeszcze parę innych meczów, ale nie udało mi się dojść do końca. Ale teraz widziałem tą jedną taką rzecz, jakby, że ten sterowiec faktycznie zmienia swój kierunek. To jest takie wow, kurde, to jest zajebisty protip. Jezu, jak ten Bentley wygląda, jak on... Ja nie mogę tego przeżyć, jaki ten samochód jest fantastyczny. Ja chcę Bentleya. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z serii Trip Fortnite. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Hejas.